Sprawdźmy, czy w ogóle Andrzej Żuławski jeszcze jest ciekawym tematem nie tylko dla kobiet, ale w ogóle dla młodzieży. Dzień dobry, Mikołaj Janusz. Ja jestem agentem pana Andrzeja Żuławskiego. Rozumiem, że rozmawiam z osobą z Domu Kultury Świt, odpowiedzialną za organizację imprez, tak? No tak, tak, również. Chodzi o to, że my organizujemy spotkania z panem Andrzejem Żuławskim, no i dzwonimy do Domów Kultury. Chcieliśmy się spytać, czy państwo byście byli ewentualnie zainteresowani tym spotkaniem. Ja mogę powiedzieć parę słów o tym, jak to wygląda. To niech pan może powie najpierw. Dobrze, to jest tak, to jest spotkanie z Andrzejem Żuławskim. To się nazywa Kobiety, które miałem. I on opowiada o kobietach swojego życia, o kobietach, z którymi się spotykał. Tych kobiet było naprawdę bardzo dużo. Przepraszam, że tak powiem, ale kogo to może interesować? No wie pan, no to będzie na pewno interesujące spotkanie. Pan Andrzej ma i zdjęcia poglądowe, ma zdjęcia swoich kochanek, zdjęcia ma nagie. On kolekcjonuje takie różne fetysze, na przykład może demonstrować Moniki Belushi włosy łonowe w torebce, które trzyma ścięte. Takie rzeczy naprawdę ma mocne do pokazania. No to weźmiemy, oczywiście, to nie ma problemu. Nie mogę się śmiać. Andrzej, sorry. Weroniko, dlaczego tak?